Proszę Państwa, witam w mojej szczerej opinii na temat przytulania. Takie rzeczy, czy ktoś sobie zażyczył. Przytulania. Mam zrobić film o przytulaniu. Nie powiedział, że to ma być szczera opinia, ale no... powiem, jaka jest moja szczera opinia na początku. Przytulanie jest spoko. I to jest taki platoniczny sposób na wyrażanie uczuć. Fizyczny sposób. To taki... fizyczne robienie z kimś kogoś, że kogoś się bardzo lubi i ma się do kogoś ciepełko. Przytulanie jest dobre, jak się do kogoś coś czuje, więc podobnie jak z tym bardziej zaawansowanym przytulaniem, tym mniej platonicznym przytulaniem, no nie wolno przytulać ludzi no, na ulicy przypadkowych. Z tego względu praktyczne zajęcia i praktyczne przytulanie będę robił no, z różnymi rzeczami, które mam w domu. I właśnie to zrobię. O, jesteś super. Kochaj wszystko. Arek jest moim tworem. Moim tworem, który miał mnie zastąpić. I on miał być, no, postacią, która reprezentowałaby no, w internecie mnie. Wszystkie moje, no, te, no, grube recenzje, jak on jest, no, przy mnie, to wtedy nie używa. No, jak, ale jesteś fajny. Lubię cię. Ale jesteś brudny, nie, bo jesteś zagrożony. Nie do końca, ale wkładasz sobie coś między nogi. To jest, no, też czasami takie w nocy robi, że tak się nogami przytula, no. Przecież nogami to już, no, można przytulać tylko sztuczne przedmioty, ludzi się nie przytula nogami. Chatne przytulanki można robić z jedzeniem. Tamtella, ona jest już praktycznie zjedzona. Będę musiał jakieś lody wrzucić, czy bitum śmietanę. Ale no, służyła smakowo bardzo dobrze. Z tego względu jestem niewdzięczny i ją przytulę. Kocham cię, Nutella, byłeś dobra. Martwy przedmiot, ale martwy się przytulę. Chodź, chodź, przytulę was. Wideo przytulanie. Macie, jak macie taki monitor kinieskopowy, to fajnie możecie go objąć. I obejmy tak. O, no ściskam. Tak, przytulajmy bardziej. Urgi i you.